Szanowni, na dzisiejszej lekcji zajmowaliśmy się pojęciem gęstości, które zresztą już znacie z lekcji chemii. Cały pomysł polega na tym, że i masa, i objętość to jest są w pewnym sensie miarami ilości substancji. Tak? Masa to jest miara ilości materii wchodzącej w skład danego ciała, a objętość to miara przestrzeni, którą ta materia zajmuje. Objętość na ogół zaznaczamy najczęściej dużą literą V od volume po angielsku. No i gęstość to będzie D, jak density po angielsku. To będzie stosunek masy ciała do jego objętości. No i cały pomysł polega na tym, że jeżeli weźmiemy dwa razy więcej danego ciała, tak, to zwiększymy masę tyle samo razy, dwa razy, ile zwiększymy objętość. Bo przestrzeń zajmowana przez tę masę musi się też zwiększyć. No i w tym stosunku masy przez objętość, ten czynnik, w tym wypadku 2, ale to może być dowolna liczba, się po prostu uprości. W związku z tym gęstość nie zależy od tego, ile tej masy weźmiemy do pomiarów gęstości. W związku z tym to jest dobra charakterystyka substancji. Także, czy może przede wszystkim dla celów inżyniersko-konstrukcyjnych, no, bo jeżeli mamy objętość i chcemy się dowiedzieć, jaką masę będzie miała ta nasza konstrukcja, no to trzeba dobrać materiał taki, jaki chcemy, pod względem wytrzymałości, jakichś innych wskaźników, no i pomnożyć masę przez, pomnożyć objętość przez gęstość tego materiału i to wyjdzie wtedy masa tego, masa tej konstrukcji. Tak? Możemy też, znając masę, zbadać jej objętość, w tym wypadku trzeba masę podzielić przez gęstość. To wynika wszystko z tej definicji, z przekształcenia tego wzoru, że gęstość to jest stosunek masy do objętości. Jednostki. No, gęstość dziedziczy jednostki po swojej definicji. Masę mierzymy w kilogramach w układzie SI, w tym międzynarodowym układzie jednostek. Objętość w metrach sześciennych. Pamiętacie, że objętość to jest trzecia potęga rozmiarów liniowych, tak? Czyli metry sześcienne. Jednostką pochodną, też dopuszczoną do używania i bardzo praktyczną, są gramy na centymetr sześcienny, bo to, jak się za chwilę okaże tam w kolejnej linijce, to jest dużo większa jednostka niż kilogramy na metr sześcienny. Okazuje się, że większość rzeczy, z którymi mamy do czynienia wokół nas, to ma gęstość rzędu gramów na centymetr sześcienny. No a gdybyśmy chcieli wyrażać to w kilogramach na metr sześcienny, to byłaby to bardzo duża liczba. No bo kilogram na metr sześcienny to jest 1000 gramów, podzielić na 100 razy 100 razy 100 centymetrów sześciennych, to jest 1000 przez milion, a więc 1000 grama na centymetr sześcienny. To znaczy gram na centymetr sześcienny to jest 1000 kilogramów na metr sześcienny. Na przykład z tego wynika, że woda, która ma z bardzo dobrą dokładnością gęstość 1 grama na centymetr sześcienny, to jest 1000 kilogramów na metr sześcienny, to znaczy metr sześcienny wody ma masę 1000 kilogramów. Tak? No, ale gdybyśmy chcieli, operując gęstością wody, trzymać tutaj tą jednostkę kilogram na metr sześcienny podstawową, no to musielibyśmy też trzymać to 1000. To jest niepraktyczne wozić ze sobą taką dużą liczbę. Stąd najczęściej mierzymy w gramach na centymetr sześcienny. No i mieliśmy dwa doświadczenia. Pierwsze, sensem tego pierwszego było pokazanie, że rzeczywiście gęstość nie zależy od tego, ile tej materii weźmiemy. To były te klocki. Zdaniem producenta one mają krawędź równą jednemu, to jest sześcian, i mają krawędź równą 1 centymetr. No stąd ich objętość każdego tego klocka to jest 1 centymetr sześcienny, no bo to jest 1, może tak to zapiszemy, 1 centymetr do trzeciej potęgi.
No a to jest 1 razy 1 razy 1, czyli 1 i centymetr razy centymetr razy centymetr, czyli 1 centymetr do trzeciej potęgi. Tak? No i mierzyliśmy tę gęstość, kładąc po prostu na wadze różną liczbę klocków. Niektórzy aż zbudowali wieżę z 76 klocków, jeżeli dobrze sobie przypominam. I mimo wszystko ta gęstość za każdym razem, no przynajmniej z dokładnością do pierwszej cyfry po przecinku, do dziesiątych części grama, wychodziła, mierzyliśmy, była taka sama. Tutaj raz wyszło 0,5, dwa razy Tomkowi. Gdzieś tu jeszcze Milenie raz wyszło 50 grama na centymetr sześcienny. No cóż, te nasze wagi nie są bardzo precyzyjne. No ale wartość średnia, można powiedzieć, jest 41 setnych grama na centymetr sześcienny, 40 grama na centymetr sześcienny. Jeszcze raz podkreślam, najważniejsze jest to, że ta gęstość tak mierzona w takich naszych no, dość prostych laboratoryjnych warunkach, za pomocą dość prostych laboratoryjnych przyrządów, cały czas była 40 grama na centymetr sześcienny. No, a potem było drugie ćwiczenie i ono polegało na tym, żeby zidentyfikować nieznany materiał. Mieliśmy takie klocki. To też sufmiarką mogliśmy zmierzyć, że krawędź takiego klocka to jest 2 cm takiego sześcianu, no i tam pomijając efekty tego haka, to jest błąd wynikający jakby z konstrukcji tego elementu, no bo to nie jest sześcian, tylko sześcian, do którego wkręcony jest taki hak, więc ten oryginalny materiał, tu jest dziura w środku na tamtej powierzchni, jest więc troszkę mniej tego materiału, ale okazuje się, że wyniki są bardzo przekonywujące, jeżeli zaokrąglić tą gęstość do 1 grama na centymetr sześcienny. No, tym razem objętość była równa 2 centymetry do trzeciej potęgi, no bo tak się liczy objętość sześcianu, to jest trzecia potęga krawędzi. No i to jest oczywiście 8 centymetrów sześciennych. No, liczyliśmy masę, mierzyliśmy masę i po podzieleniu masy przez objętość mogliśmy skonfrontować nasze wyniki z tą tabelką. Tak? Tutaj są karta pracy. Mierzyliśmy długość krawędzi, obliczaliśmy objętość, mierzyliśmy masę, obliczaliśmy gęstość i potem identyfikowaliśmy na podstawie gęstości materiał. No i wszystkim się udało ten materiał zidentyfikować. No więc można powiedzieć, że jesteśmy już mistrzami w pomiarach gęstości, a te pomiary gęstości będą nam bardzo potrzebne, jak zajmiemy się następnym tematem, będziemy analizować prawo Archimedesa.